Tu Oluś i tatuś. Dzisiaj specjalny odcinek, bo będzie losowanko, będą nagrody. Prawda, Olusiu, Ponczosiu? Dzisiaj są Mikołajki. Życzymy wam dużo zinksiorów, dużo prezenciorów. Pamiętajcie, w Mikołajki się nie dostaje wielkich, olbrzymich prezentów, bo to są tylko imieniny Mikołaja. Ale na pewno coś dostaniecie. Oluś już wczoraj jakieś dostał słodycze i owocki od babci i dziadziusia, za co dziękujemy i pozdrawiamy, prawda? Tak. Później jeszcze Oluś dostanie coś od nas. To prawda, Olusiu? Tak, i jeszcze jakiś jeden albo dwa prezenty od Mikołaja. Mikołaja. Tak jest, chociaż w Mikołajki. Mikołaj nie roznosi prezentów, bo w Mikołajki. Ale święta. W święta, no w święta na gwiazdkę, tak. Okej, okay, słuchajcie, kochani. A nie wziąłem jednej nagrody, muszę przynieść. Olusiu, pokaż, bo w związku z tym, żebyście wiedzieli, doszło do nas 34 prace, wszystkie są piękne. Niestety nie mogliśmy dojść do porozumienia, która jest najpiękniejsza, prawda? Tak. Więc będzie losowanie. Za chwilę wszystko wyjdzie. Na pierwszą. Na pierwszą nagrodę i na 4 za drugie miejsce, bo mamy 64, dokładnie tak, 59 zinksów tu jest i 5 Moji Popis, powtórek, które mamy. I każdy z was, z tej, kto zajmie oczywiście drugie miejsce, będzie losowanie, dostanie 16 figurek, czyli prawdopodobnie 15 zinksów i jednego Moji Popsa, prawda? A jedna z nich chyba dwa Moji Popsy, prawda, Olusiu? Czyli 16 figurek dla 4 osób. A za pierwsze miejsce już lecę. Olusiu, mów coś, kochanie. Ja lecę. Dobrze. Widzowie, zostawiajcie łapki w górę, subskrypcji, dzwoneczek. Tak jest, bo ostatni, nie wiem, czy zauważyliście na ostatnim odcinku, ani razu o tym nie powiedzieliśmy. Tak. A potrzebujemy dużo łapek w górę, dużo subskrypcji. To jest za pierwsze miejsce, moi drodzy. Kto to będzie? Kto to będzie? Zobaczymy. Pierwsze miejsce wylosujemy na końcu. Enigma z goryczkiem. A za drugie miejsce 4 osoby będą na drugim miejscu i dostaną po 16 figurek. 15 zinksiorów i jednego Moji Popsa z trzeciej serii. Najprawdopodobniej. Nie najprawdopodobniej, tylko tak. Okej, to zaczynamy. Najpierw pokażemy pracę. Powiemy, jak będzie wyglądało losowanie. Prawda, Olusiu? Oluś ma specjalną na swoim telefonie aplikację, tak, która będzie co robiła? Będzie losować. Będzie losować numerki. Tutaj mamy pracę. My je teraz potasujemy. Oluś przełoży. Będzie po kolei pokazywał i je numerował, żeby potem można było wylosować. No przełóż. Przełóż? No jakąś wybierz część, o tak. I pod spód, żeby było wszystko, że nic tutaj nie kantujemy. I zaczynamy. Biorę z góry. To jest pierwsza praca. Góry nogami? Nie. To jest pierwsza praca. Gdzie? To jest praca Artur. Jeden, to będzie. Tak, to będzie, bo to dostaje numer jeden. Arturku, piszemy na twojej pracy numer jeden. Jedyneczka jest, ale to nie znaczy, że wygrałeś, bo to na razie jest jedyneczka, tylko że praca numer jeden. Następną pracą, którą tu mamy, jest praca Tymona. Piękne Mr. King. I to jest numer 2. Ale zanim pójdziemy dalej, bo znów bym zapomniał, bardzo serdecznie przepraszam wszystkich, których miałem pozdrowić w sobotę. Tak. To dzisiaj pozdrawiamy. Pozdrawiamy Kacperka J. Nie mogę mówić nazwisk. Mam nadzieję, że wiesz, wiecie kogo ja pozdrawiam, kogo pozdrawiam, ale się zamotałem. Wexi Gaminga, Michała, Konrada, Jana Z i pozdrawiam wczorajszych zwycięzców, co wygrali gazetki, Tymusia D, synka pani Violetty i Antosia K, synka pani Agnieszki. Okej, okay, to i pozdrowionka to poleci. Trzeci. To jest trzeci, a ty wylosowałeś, a nie pokazałeś. Tu trzeci. Trzeci rysunek jest Adama. Zobaczcie, piękny to, kisliczny. Światełko się odbija, więc go w różnych stron pokazuje. To jest trzeci. To już pokazuje. Możesz napisać literki. Cyferki? Tak. Dobra. To teraz następną czwóreczkę. Czwórka będzie Nadia.
Proszę, na dziewczyny do nas wysyłały. Pięknie, Nadinko. To i od razu oczywiście ja wszystkich, których to gdzieś tu z boczku, tak? Wszystkich, tutaj, których pokazujemy pracę, wszystkich serdecznie pozdrawiam. Tutaj dobrze, będzie, no to jest dobra. Ciemno, a tu ja. Dawaj, dawaj, dawaj. Czwóreczka, pięknie, zobaczę jaką. Oluś uczy się pisać, nie wiem czy będzie widać. Tu jest czwóreczka. Jest, jedziemy dalej. Później jak będzie losowanie, przestawimy kamerkę na rysunki, żeby było. Teraz jest praca. Piątka Tymoteusza. Tymoteusz, zobaczcie, narysował z pieseczkiem, z naszą jakby Lucy. Lucy, Lucy! Ale to nie jest Lucy. Ale to nie jest Lucy, bo to jest piesek Mr. Kinga. On ale jedny... ja zapomniałem, jak się... O, to ja napiszę. Nie. Dobra? Tylko pokaż. Pokaż, to sobie przypomnę. Tak, piąteczka. Dobra. Jedziemy dalej, bo to żeby nie było. Tutaj są dwie prace z kanału. Pozdrawiamy kanał. Możecie do nich wpadać. Dużo filmików nagrywają. To jest kanał Julian i Jakub TV. Mr. Kinki, o nich są dwie prace. Nie wiem, która jest Juliana, która jest Jakuba, bo są podpisane tak samo, ale wiadomo, że jeden jest jednego z braciszków, drugi z drugiego. To jest numer 6. Szósteczka, ciekawe, czy by losujemy szósteczkę. I teraz następny, piękny, Wojtek. Numer 7. Piszemy siódemeczkę. Widzisz? Tak, dobra. To losuj ty, a ja będę dalej. Musimy przyspieszyć, żeby was nie zanudzić. Chociaż... Dobra, taki. Uuu, Bartek. Ładnie. Proszę. Nie, wszystkie prace są piękne. Niektóre ja widać. Mogę napisać? Potem... Ósemkę. Osiem. Osiem, tak. Ósemeczkę, wiesz, to są jak taki alabałwanek. Wszystkie prace są prześliczne, już. Przepiękne. Pięknie, kochani. I niektóre widać, że ktoś rysował sam. Na przykład jedna taka jest, że pięciolatek widać, że samiutki rysował i to nam się bardzo podoba. A niektóre widać, że pomagali rodzice. A niektóre widać, że ktoś był dużo starszy. Ok, teraz Kuba 5 lat, tak? Zobaczcie, poczekaj. Kubuś 5 latek. Dawaj. Spróbuję. Dziewiątka. No tu możesz, no dawaj. Dawaj, dawaj. Klochy, klochy. O, nie, to nie. Nie wyszła dziewiątka, bo dziewiątka jest w drugą stronę. Odbicie lustrzane, ale często się tak zdarza na początku, jak piszemy. Tu jest dziewiątka poprawiana. Oluś napisał w drugą stronę, czyli mamy 99. Okej, okay. Jedziemy dalej. Teraz Franek, sprzedawca fironek. Pozdrawiamy Franka. I Kubę 5 lat. Kuba 5 lat. Zobaczcie, nice, nice. Ale coś mi się to wydaje, że chyba mama pomagała. Dawaj, tu jest 10. 10. Dziesiąteczka. Oj. Przestał pisać. Poczekaj, daj. Puśćmy. Dokończ, o, dokończ. Nie, o, tylko 0. A 0. No i jedyneczkę z przodu. No. Jedyneczka. Ekstra, 10. Super, mamy 10. Dychę. Pozdrawiamy Franek, sprzedawca firanek. Następna, o, druga praca z kanału Julian i Jakub. Ciekawe, kto jest czyja. Troszkę nie są podobne, bo chłopaki są w różnym wieku. Ale są z jednej paki. Tu 11. Ok, jedziemy dalej. To losuj już następną. Zosia. Zosia Samosia. Piękna praca, uśmiechnięty. Widać, że samodzielnie, nieodrysowane. Zosiula, pięknie. Dwunasteczka, tak? 12. Poczekaj, bo się pomyli, to ten, to tu pod spodem. 12, 11, zgadza się. No dawaj, podaj następną. Moja asystentka, moja hostessa, Antek. Tutaj trzeba jaką narysować? Tu 13, Antek. Zobaczcie, Antoni. To jeszcze teraz napisz. To dobra, to napiszę. Ja napiszę 13. Dobra, 13, teraz praca 14. Mr. King. Gracjan, pięknie, pozdrawianka dla Gracjanka. Dawaj, no 14 szybko, a ja już pokazuję 15. 15 praca, Ludwik. Ludwiczek, piękna praca, ślicznie narysowana, piękne zdjęcie wysłane. O, bo coś nie pisze, trzeba mocniej dociskać, dobra? Jeszcze piszę, jeszcze. 14, okej. Okay.
14, Ludwik 15, pozdrawiamy. 34 praca, musimy przyspieszyć. Dobra, ja będę pisał. 16 praca i jest to praca Kamilka. Też widać, że samodzielnie nieodrysowany, piękny rysunek, uśmiechnięty od ucha do ucha. Ale czy Mr. King ma uszy? Nie ma przecież. Okej, okay. Czyli to była praca 16. Kamilek numer 16. O, to ci się bardzo podobała też, nie? Pokaż. Igor, no tak, bo narysował robocika. I jeszcze tutaj no, złoczyńców. Złoczyńców, super. Igorku, piękna też praca. Praca numer 17, tak, Olusiu? Tak. Olusiu, ja mam prośbę. Zacznij układać już te, żeby potem jak zmienimy kamerkę, widzieli jakie są superowskie powtóreczki tylko nasze do wygrania. To. Dobra, tu 17, teraz 18. To ty napiszesz 18, tak? Zaczyna nam brakować miejsca na stole. 18. Norbercik. Widać, że jest malutki. Sam się ładnie podpisał. Piękna praca. Super dużo ręce. A nie ręce, tylko jakby mu skrzydełka. A bo to jest pelerynka taka. Ale fajnie. Norbercik, pozdrawiamy cię. Praca. A, 18. Miałeś ty. Napisz 18. Poprawię. Dobra. Praca 19. Kornelia. Kolejna dziewczyna. Super. Osko. Pozdrawiamy. Specjalnie dla was dziewczyny kręciliśmy Modzi Pops. Chłopakom tak średnio się podobało, ale my uważamy, że Modzi Popsy są pięknie. Nie poprawiam. Pięknie. Modzi Popsy są fajne, prawda, Olusiu? Tak. Ale i tak wygrywają Zinksy, nie? No bo Zinksiory to debeściory. O właśnie. Pytanie dla was, napiszcie w komentarzach, co byście chcieli, jaki rodzaj inny zabawek, żebyśmy otworzyli, dobra? Tak. I w jaką grę chcielibyście, bo w tym tygodniu będziemy raczej w coś grali niż otwierali, chociaż się wszystko może zmienić. Co byście chcieli, żebyśmy zagrali? Czy razem w... Co my graliśmy ostatnio? No. Tam Enigmę. Nie w Enigmę, ale chodzi mi grę na telefonie. A graliśmy ostatnio w Brawl Stars. W Brawl Stars graliśmy, a może Oluś grać na telefonie, bo mamy też oryginalnego Minecrafta. Albo może w Rollboxa zagrać, bo bardzo chcę. A to napiszcie, co byście chcieli. Tu Wexi, praca 20. Pozdrawiamy Wexi, to już Cię pozdrawialiśmy nawet chyba dzisiaj. Jak coś dobrze kojarzę, przepraszam. Teraz następna praca, pozdrawiamy. Daryl często jest na naszych premierach i pisze, pozdrawiamy Cię Darylku, piękna, śliczna praca, prawda? Tak. Olusiu, ale uśmiechnij się coś. 21. Zaraz będziesz, Olusiu, musisz być sprawny, bo Ty jesteś naszą hostessą dzisiaj i będziesz losował. Możesz demonstrować, jak to wygląda. Zobaczcie. Tu wpisujemy numerki, od którego do którego może być losowanie. Czyli jedynka, czekaj, jedynka. Tylko teraz na razie na próbę. I tu 34 rysunki. I uwaga. Oluś naciska, naciśnij. Ja chcę, no tej, ale, ale to musisz tak, żebyśmy widzieli. Patrz, losuje i wylosowała się na przykład szósteczka. I naciśnij znowuż. I losuje i wylosowała się dziewiąteczka. I tak właśnie będzie ale losowanko. To weź sobie rób, a ja tu będę pokazywał, bo musimy się przyspieszyć. Dobra. Zrobię, Julcia, piękna Juleczko, praca. Numer 8. A, i numer 8. Na razie to jeszcze nie jest oficjalne losowanie, tylko sprawdzamy program do losowania, czy wszystko działa, tak? Jest. Juleczka, jesteś numer 22. Pozdrawiamy Cię, Juleczko. A Ty Juleczkę pozdrawiasz? Bo Juleczka to Twoja znajoma, przyjaciółka. Tak. Cybi YouTube, Cybi IT. Patrzcie, jaki teraz rysunek. Numer 23. Teraz na ciebie. Co się stało? No. O, zobacz, siadzi. No, widzę. Tego, którego nawet nie, jeszcze nie mamy. Jeszcze nie mamy. 23. Teraz. Ta praca mi się bardzo podobała, bo jest inna niż wszystkie. Chciałem, żeby była pierwsze miejsce, ale Oluś wybrał inne, więc się nie dogadaliśmy, ale może być wylosowana. Piękna praca. Jest to praca Jonatana, ma 5 latek i jest, nie wiem czy dobrze widzicie, ona była wyklejana z plastolinki. Dobra, numer 24. 24. Już zbliżamy, jeszcze zostało 10 prac. Filip. Filip 5.
Proszę, piękna i Filipek, pozdrawiamy, ma 25 numerek, 25. Ależ tu jest tych prac, nie, Oluś? Tak. Już nam brakuje stołu. Nie, tu. Kolejna praca? Tymek. Tak, Tymek. Ciekawe, czy to nasz Tymek, ten znajomy Tymek, czy nie? Myślę. A pozdrawiamy, bo ja nie pamiętam tyle tych prac. Pozdrawiamy Cię, Tymeczku. I Tymek ma numer który, Olusiu? 26. Kolejna praca, Ignacy. Ignacy, piękny, też widać, że samodzielny rysunek, nic nie odrysowane. Pięknie, ślicznie, Ignacy. Ignacy ma numer 27. Uwaga, i 28 praca. Mr. King, Adasia, i nie wiem, czy widzicie, na zdjęciu też widać oryginalną figurkę. No zaraz, no musimy numerki wszystkie wypisać i musimy potem przestawić kamerkę, prawda? Ale nie będzie widać naszych twarzy, ale będzie widać lepiej telefonik i pracę, tak? Zaraz to zrobimy. Wiem, że się... Ale nie zakrywaj buzi, jak ziewasz, no wiesz co? No to on jest niemożliwy, no nagraniu tak ziewa, no... To ja może tak usiądę i tak będziemy siedzieć i ziewali. A ludzie będą oglądali, jak ziewamy. Wej! Kolejna praca, 29. Adam tym razem. Tych Adasiów jak mrówków. Adam pięknie, ale fajnie się oczka odbijają. 29. Ile jeszcze? No ile? 5. No do 34 to jeszcze 5. Kolejna praca, która się bardzo podobała Olusiowi. To jest praca Dorotki. Pozdrawiamy, Dorotko. Śliczna praca. Bardzo się Olusiowi podobał. To był jeden z jego typów. Prawda, Olusiu? Tak. Praca 30 numer. Numer 31, Piotrek. Piotrusiu, pozdrawiamy Cię, też często z nami pisze na premierach. Ja teraz też z Wami piszę, pamiętajcie, to jest premiera, nie na żywo, ale nagraliśmy to kilka godzinek temu. Dzisiaj w Mikołajki, prawda, że są Mikołajki? Tak. Tak jest, mieliśmy plan, żeby nagrać wcześniej, ale nagraliśmy dzisiaj. 31 ma Piotrek mi, nie będę mówił, teraz Seba. Piękna praca Seby. Pozdrawiamy. 32. 32 numer. Już nie mam miejsca, ludzie. Co tu się dzieje? Olusia, powiedz jakiś dowcip może. Dobrze. No to słuchamy. Nie wiem jaki. Szedł tatuś koło koparki i dał się nabrać. Ha, 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 ha. Okej. Okay. Kolejna praca numer 33. To Leonek, pięknie, co tu jest popisane, super zing, super rozkolonku, numer 33 i ostatnia praca i zaczynamy losowanie, też nam się podoba, 5 lat, Łukaszek sam rysował numer 34, a to przestawimy już w trakcie nagrania, nie będziemy się rozłączać. Zobaczcie, piękny jest, fajny ma zębika, co ty mówisz, że to z czego jak zęby? Czy to nie ty, czy to Bijaszek, nasza tajemnicza ręka, 34. No i uwaga, czas na losowanko, zmieniamy kąt widzenia. Teraz będą te prace tu. Teraz będziesz, Olusiu, musiał brać telefonik tak, żeby zobaczyć. Będziesz też widział, poczekajcie. Będziesz też widział i tu będziesz musiał sobie naciskać. Jak chcesz, możesz pójść z tamtej strony, żebyś widział lepiej. Czy z tej będziesz strony? Z tej. Z tej, okej. Okay. Dobra, to wpisujemy jeszcze raz, żeby nie było, czyli od jednego numerka, nie wiem czy będzie widać, tu jest numerek 1, do numerka 34. I najpierw losujemy pierwsze co? Pierwsze miejsce, czy najpierw te cztery drugie miejsca? Najpierw pierwsze. No to uwaga, werble, chodź tutaj, Olusiu. Werble. No tutaj musisz nacisnąć. To chodź, idź sobie z tamtej strony. Będzie ci lepiej. No, dawaj, szybciuchę. Zobaczymy, co to będzie. Nie, nie, idź. Idź tu sobie stań. Tu? No, zobaczcie. Uwaga, ten numer się nie liczy. Uwaga, losowanie. Pierwsze miejsce zdobyła siódemka. Kto to był siódemka? Czyli dostaje oto właśnie na Mikołajki ten. Siódemka? Szukamy siódemki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7. Wygrywa Wojtek!
też Ci się ta praca podobała? Nie. Nie podobała Ci się ta praca? Tak. Ale jest ładna. Znaczy, podobała Ci się, tylko nie na pierwsze miejsce, tak? Brawo, Wojtusiu. Wygrywasz, mój drogi, oto tą nagrodę. Teraz uwaga, losujemy cztery. Drugie miejsca. Miało być tylko trzy nagrody, ale zrobiliśmy tak, w związku z tym, że są piękne. To zrobiliśmy, ale powiedz Wojtusiowi, że nie to, że mi nie podoba się, bo mu będzie przykro. Podoba Ci się ta praca, tak? Tak. Tylko nie chodziło Ci o to, że nie na pierwsze miejsce, tak? Bo Ty miałeś inny wybór, tak? No, ale sam chciałeś losowanie, prawda? Uwaga, losujemy, uwaga. I pierwszą na drugim miejscu, numer 16, szukamy, tu jest. Wygrywa Kamilek. Brawo dla Kamilka. Będziesz miał 15 zingsiorów i jednego Moji Popsa, prawda? Tak. Oluś, kolejne. Jeszcze 3. Uwaga, losowanie. 10. Szukamy 10. Franek, sprzedawca firanek. Brawo, Franek. Lecą do Ciebie zingsiory. I kolejne. Olusiu, Panczusiu, losuj. 7 było, bo 7 wygrał, tak, no, no to jeszcze raz, uwaga, 5. Pięć. Tutaj. Tymoteusz zdobywa, uważaj, Olusiu, Tymoteusz zdobywa drugie miejsce i 15 zingsiorów i ostatni, uwaga, werble, kto jeszcze, 12. 12, a 12 już nie było? Nie było. I moi mili, wygrywa Zosia 15, a nie, Zosia to damy 14 zingsiorów i 2 Moji Popsy. Dlaczego? No bo jest tak, bo jest 59 do wygrania, znaczy do rozesłania zingsów i 5 Moji Popsów, żeby każdy miał pod 16 figurek. Brawa! Super, Osko. Wszyscy, co wygrali, wiedzą, gdzie wysłać dane do wysyłki. Możesz usiąść, poprawimy. Bo no, wsiadaj. Gratulujemy zwycięzcom. Tak. Prawda, Olusiu, Panczusiu? Tak. Gratulujemy zwycięzcom. Jesteście super ośni. Tym, co się nie udało, może uda się następnym razem. Zrobiliśmy wszystko, żeby było jak najbardziej uczciwie, prawda? Tak. Żeby nikt nas nie posądził o to, że komuś coś chcieliśmy. O, leci telefon, leci. Uff. Żeby nikt nas nie posądził o to, że coś wymyślaliśmy. Wygrała, przypominamy. Pierwsze miejsce. I super zegarek. Wygrał kto? Wojtek. Brawa dla Wojtka. Olusiu. Pięknie. Drugie miejsce, ex aequo. Wygrała Zosia, Kamilek, Franek, sprzedawca firanek i Tymoteuszek. Brawa dla Was, kochani. Nie zapomnijcie, mimo że nawet jak nie wygraliście, zostawcie łapkę w górę. Tak? Tak. Bo robiliśmy wszystko, żeby wszyscy byli szczęśliwi, nawet dodaliśmy więcej nagród. Przykro nam, że nam nie mamy, żeby wszystkim wysłać, prawda? Tak. Ale sami też nie mamy i ciężko i teraz trzeba będzie pójść do pracy, ciężko pracować, żeby na te paczki zarobić i wysłać, bo to też kosztuje, nie? No dobra, Olusiu, Ponczusiu, to co? Żegnamy się cieplutko, dziękujemy, że byliście z nami. Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom. Pa, pa. Pozdrawiamy wszystkich tych, co pozdrawiliśmy. Pamiętajcie o... Łapka w górę i subskrypcji i dzwoneczku. Dzwoneczku, pompeczku. Pa, buziaki. Pa. Hej!